Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku, w takim szybkim podsumowaniu. Wyszedł nowy balans, niespodziewanie, bo ja nigdzie nie zauważyłem informacji, że ma ten balans już być podany dzisiaj. Przyspieszyli go pewnie ze względu na to, że 1 grudnia są finały Ligi Clash Royale. I więc tak, balans wchodzi 3 grudnia, ale dwie karty będą zmienione dopiero 5 grudnia, ale za chwilkę się na ten temat wypowiem, lecimy powoli z tym balansem. Na początku Electro Dragon, punkty życia zostają osłabione oraz pierwszy atak będzie troszeczkę słabszy. Szczerze? Troszeczkę tak, bo mocna karta, naprawdę jest bardzo mocna karta i nadal myślę, że będzie bardzo mocną kartą. Dużo tutaj może nie zaszkodzić Electro Dragonowi, ale naprawdę była mocna karta. Ciutkę teraz troszeczkę się zbalansuje, zobaczymy jak wyrównają się szanse teraz Electro Dragona na arenie. Następną kartą są w końcu rekruci. Tak jak już zapowiadałem nieraz, chyba od dwóch balansów czy jednego, koszt eliksiru spada o 1, ale za to szybkość uderzenia zostaje zmniejszona o 1, czyli o 1 sekundę, tak 1/10 sekundy będą troszeczkę dłużej oddawać swoje ataki. Ale jest koszt spada o 1, więc tutaj jest na plus i myślę, że rekruci pojawią się znowu w większej liczbie na arenie. Jakiej liczbie? Zobaczymy niebawem. No i teraz beczka. Jak to bardzo ukochana karta przez wielu. Sami przyznajcie, że spotykacie ją na challenge'ach, na turniejach dosyć często. Troszeczkę damage zostanie zmięty o 5%, ale myślę, że nadal to nie zaszkodzi tej karcie, ponieważ nadal będzie robiła to, co ma robić. Będzie dobra. Tesla. Pierwszy atak będzie szybszy. O ile szybszy, nie wiem, postaram się gdzieś tam doszukać, zobaczyć, ale pierwszy atak będzie na Tesli przyspieszony. Jak to się zmieni? Ja szczerze mówiąc nie wiem, nie gram Teslą, więc czekam na wypowiedzi osób w tej chwili, które grają Teslą, jak to wygląda z ich perspektywy pierwszy atak. Archerki dostaną 2,5% większego damage'u i 1% mniej punktów życia. Powiem szczerze, cieszę się, bo gram ostatnio archerkami i cieszę się, że będą miały większy damage. Ten 1% punktów życia, no zobaczymy, bo to będzie chyba już tak na granicy, żeby padały na te mniejsze spele, chociaż zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie ze strzałkami, muszę to porównać dopiero po balansie. Dziadek Mróz, kolejna karta, którą ostatnio gram. Damage 10%, bardzo się cieszę, ale punkty życia minus 11%. No to już się nie cieszę, bo do tej pory jeszcze na arenie, jak mi Firewallem przywalili, to jeszcze jakoś tam uchodził z życiem, a teraz chyba już nie będzie uchodził z życiem. Jeszcze mi się udawało. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dziadek Mróz, większy damage, mniejsze punkty życia. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzało. Ruszają w tym balansie mój deck. Śnieżna Kula dostaje 14% do obrażeń i to może znowu zwiększyć, wywindować procent używania tej karty. Chociaż ostatnio zauważyłem, że coraz częściej się pojawia u przeciwników moich, ale nie jakoś na dużo tego jest, ale jednak myślę, że zwiększy ten procent używalności. No i teraz dwie zmiany, tak jak mówiłem, będą dopiero 5 grudnia. Te wcześniejsze karty, które wam podałem, będą 3 grudnia, a te będą 5. Elixir Collector już więcej nie będzie się pojawiał na starcie gry. Czyli jak mamy te 4 karty już gotowe na start do wyrzucenia na mapę, tam w tym nie będzie się pojawiał Elixir Collector. Dopiero jako 5. karta może być podana na dłoń, więc już na otwarciu nie będziemy mieli kolektora. No i teraz chyba jedna z największych zmian, freeze. Freeze będzie teraz działał 5 sekund, chyba to będzie stała wartość, ale także będzie zadawał obrażenia obszarowe. To teraz zmieniają. Chcą zrobić konkurencję dla chociażby Tornada, więc freeze będzie teraz zadawał małe, bo małe, ale będzie zadawał te obrażenia obszarowe. Jak to się będzie teraz sprawdzało? Myślę, że będę się coraz bardziej teraz wkurzał, że leci na mnie Hog Rider. Ja na niego wyrzucam armię szkieletonów, jest freeze i nie dosyć, że tu jeszcze frizuje, to jeszcze te szkieletonki mogą padać. Jak to będzie? Wypowiedzcie się. Czekam na wasze zdanie. Ciekawie zapowiadający się balans. Kolejny fajny balans według mnie. Trzymajcie się, na razie.